Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Puppy Farm. Dzisiaj kolejny dzień zmagań. Jedziemy Ursusem uprawiać pod ziemniaki, ale to na razie taka wstępna uprawa. Co z czym, powiem wam na polu mniej więcej, jak to u nas wygląda. Jedziemy to ruszyć, Krzysy nawozy sieje, idzie już kolejna dawka na zboża, pod ziemniaki też część nawozów pójdzie, bo część będziemy sadzić, siać, będziemy siać sadzarką po prostu, pod korzeń, że tak powiem, do ziemniaków. No, także lecimy w pole i widzimy się już na polu. A taki mamy rzepak, moi drodzy, dwie odmiany, jak myślicie, na oko będzie co zbierać. Nawet dość ta plantacja wygląda. Dobra moi drodzy, wyjdziemy, zobaczymy. Pokażę wam o co mi chodzi. Mianowicie, jak tam już pewnie mówiłem, zobaczcie, widzicie jaka tu jest zielonka? Jest zielenina. O, proszę bardzo. Przejeżdżamy po tym raz. Robimy to raz, całe. Był tutaj posiany nawóz, później jedzie na to kolejna dawka nawozu. Później uprawiamy na głęboko pod ziemniaki, dlatego żeby było nam po prostu lepiej później formować, bo sadzarka by sobie posadziła nawet po tym agregacie, ale mamy do Belarusa taki agregat, który głębiej nam jest w stanie zrobić. I tym agregatem jedziemy po prostu jeszcze raz w miejsca, gdzie będą ziemniaki, dlatego żeby później było tej ziemi do zagarniania. Ursusik elegancki. No teraz jadę tak w miarę głęboko, może nie ma jakiegoś szału, ale mówię, ten agregat też częściowo nie pozwala na to, żeby tutaj szaleć, ale widzę, że jeszcze chyba go troszkę sobie rozkręcimy tyłem, bo jest delikatnie przechylony. I co? Wygląda to tak. On tutaj nam rusza powierzchnię całą. To sobie teraz ładnie się zmiesza. Te wszystkie chwasty, czy tam nawet zboże z poprzedniego roku sobie uschnie. I nie trzeba będzie tego w jakiś sposób chemicznie niszczyć. Tylko taką oto maszyną. A i tak jak ruszymy tym bykiem, to później Belarus ma lepiej, żeby to ruszyć w sensie malżej po prostu, tak? Żeby jeździć z tym agregatem. Także tak to wygląda. Idę sobie tutaj, podniesiemy lekko do góry, nie w tą stronę, w tą stronę. O. Wykręcimy mu ten łącznik po to, aby tył szedł troszkę głębiej, ale też bez szału, bo na zwałki znowu będą trzymać. I co? Jedziemy dalej. Teraz się ciszej zrobiło, moi drodzy, powiem wam, że w tym końcu mokrzej. W tym końcu, kurde, tutaj. Jak mamy szczery, co prawda się nie utopimy, ale jest mokrzej. Jest mokrzej, ewidentnie to widać, ale to dobrze. Nie jedziemy za głęboko, żeby tego nie suszyć, bo nie o to nam chodzi. Ale niby jeszcze dzisiaj ma jakiś deszcz spaść, no zobaczymy, mam nadzieję, że się uda. Wiecie, moi drodzy, co jest najlepsze w tym ciągniku? Że kurczę, pomimo tego, że zejdziesz mu z obrotów, to on i tak jedzie. Nie ma problemu, tak jak na przykład są mniejsze ciągniki gdzieś tam z tymi samymi nawet maszynami odpowiednimi do nich, w sensie puścisz z gazu i ma ciężko nabrać, a tutaj nawet jak puścisz z gazu, on jedzie, depniesz, jedzie. Robimy już poprzecznie, jak pierwszy kawałek mamy już prawie skończony. Tutaj podziemniaczki i jedziemy teraz z poprzeczniakiem. Trzeba go też jakoś zarównać trochę, żeby później Ruski mógł jeździć sobie po w miarę wyrównanej nawierzchni. A tu już na spokojnie sobie przeciągniemy. Tu dziury jakieś i te inne, i te tamte. Drzewa powycinali, a gałęzie zostały. Jak nas bieda przyciśnie, to będzie można sobie pozbierać.
leśnik się nam zostawi, będziemy zbierać, bo za trochę do tego dojdzie, a co lepsze, może tak być, że będziemy jeszcze jeść korę z drzew, bo na ten moment to, co się dzieje na świecie i u nas w Polsce, to wam powiem, że ja bym się za bardzo nie zdziwił. Ewentualnie to, co my sobie uhodujemy, no to jeszcze damy radę zjeść, ale cała reszta, co będzie jeść, no zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie, moi drodzy. Nie żebym jakoś się czepiał czy coś, ale tak tylko, taka luźna sugestia. Jak mówiłem, no to jest co najmniej dramat. My walczymy, nas blokują, no nieciekawa sytuacja, nieciekawa, wam powiem szczerze. A kto, powiedzcie mi, kto jak nie ten polski rolnik da nam dobre jedzenie? Te molochy, które patrzą tylko na to, żeby się tony zgadzały z hektara, nieważne jakim kosztem. Ludzie, powiem wam, patrzcie na to, co jecie, bo ja wiem, że my ludzie jesteśmy odporni na jedzenie naprawdę strasznego gówna, ale warto by się było zastanowić nad tym, co jemy, skąd to jest, bo my tutaj walczymy o to, robimy podziemniaki w taki sposób, a nie na przykład glifosatem, po to, żeby tej chemii nie ładować do tej ziemi, żeby tej ziemi jak później tego nie czerpał. Działamy w taki mechaniczny sposób, co naraża nas też na większe koszty, ale żeby było dobre, no to niestety, ale trzeba się troszkę nakładu tej pracy poświęcić. Staramy się dbać, a niektórzy tego nie doceniają. Także to już pozostawiam wam. Niech się burza komentarzy zrobi pod filmem, bo na pewno będą osoby, którym to nie pasuje, moja wypowiedź. Także, no co, zobaczymy. Ja jestem uśmiechnięty, po prostu jak słyszę te wszystkie komentarze, to nawet nie ruszam. Trochę zabawy, trochę śmiechu też warto do życia wnosić. A niektórzy tak potrafią rozśmieszyć, że naprawdę. Także lecimy na kolejny kawałek, moi drodzy. Pojedziemy teraz na 40 jarów, na kawałek dalej, a później jeszcze na większe pola. Jeszcze sobie wyjdziemy na chwilę, zobaczymy tutaj pszenicę, która dostała nawozu i zobaczcie, jaka się zielona zrobiła. Przyjechałem tutaj z wiosny i powiem wam, że taka jakby delikatnie słaba się wydawała, a teraz po tym, jak dostała, to się zrobiła od razu lepsza, ale jak widać tutaj, zwierzęta nie próżnują. Tam jest ambona w rogu. Jakby co, przypominam, ja wiem, że czepiam się tych ambon, ale po coś są, tak? Po coś są. Także tak to wygląda, nawóz dostała i zobaczymy, co to będzie rosło. Miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Ewidentnie coś z tego musi być. No, także moi drodzy, nie no, powiem wam, że pszeniczka ładna i gęsta, i zielona, więc plon powinna dawać. Może nie jakieś 10 ton z hektara, ale ta siódemeczka powinna się tutaj spokojnie zakręcić. No widzę tutaj, że przy polu w rowie woda jest. Tutaj nawet nam pszenica wymokła. Tu widzicie taki brązowy fragment. Pszenica nam wymokła, bo woda stała. Wody jest. No tutaj w tym końcu jest mokro. Ale na takiej lżejszej ziemi, nie powiem, że to jest piach, bo nie jest, ale na lżejszej ziemi zobaczcie, co tutaj jest. I powiem wam, że niektórzy, moi drodzy, nie mogą wjechać nawet teraz na kawałki swoje, i to nie tak całkiem daleko od nas. Tutaj od tego pola, nie wiem, w przeciągu 3, może 4 km nawet, nie wiem czy, nie mogą wjechać, a u nas proszę. Także ratuje nas tylko wiosenna bryza i wiosenna rosa deszczu, o tak powiem. No, można by się było jeszcze wykąpać nawet, woda nie taka brudna. No, moi drodzy, także tu już kawałeczek mamy prawie skończony. A przężyto, kurde, przężyto znowu jest pojedzone, no.
Może nie tak jak było, ale zobaczcie. I coś z tego będzie. To jest kurde zjedzone. Wiadomo, kłos czy tam zboże, które nie jest naruszone, da plon, ale to jak to, tutaj nie wiem, czy to się już jest w stanie w ogóle odratować, zobaczcie. Zjedzone, zeżarte sobie sarenki. Inaczej, bo my w ogóle w tym roku nie robimy dla pieniędzy, tylko dla, jak to, dla celu, coś takiego. No, dla zasady po prostu robimy, także tutaj to nie jest po prostu przężyto, które będziemy zbierać, tylko pastwisko dla saren. A tutaj, bo tutaj będą ziemniaki, tutaj będzie pastwisko dla dzików, żeby mogły sobie zjeść. No bo no i tak z tego pieniędzy nie będziemy mieli, więc w sumie nic się nie stanie. Dobra, ja wychodzę, zrobię wam kilka ujęć jeszcze tutaj, damy kamerę na dwór. Wilgoć jest, wyjdziemy sobie to zobaczyć. Kurzy się wiadomo, ale zobaczcie jak ziemia wygląda. Wilgoć w niej jest. Tutaj perzu mamy od groma. Nam się nawyciągało. Dlatego ściągnę to później wszystko na bok i wyczyszczę sobie agregat, bo mamy jeszcze jeden kawałek, żeby tego nie wozić po polach. Bo na innych polach nie było, dlatego tak z grubsza jechałem. A tutaj trzeba będzie go trochę ogarnąć. No, ale nie wygląda to najgorzej. Później jeszcze tu pójdzie kolejna uprawa i ziemniaczki będą sadzone. A jutro prawdopodobnie będziemy sadzić sobie jadalne dla siebie. Także też kolejny odcinek będzie. Mam nadzieję, że się spodoba. Sadzenie jadalne. Jak byczek? Bez wycieku? Bez. Bez wycieku. Idzie maszyna. 6-8 litra, panowie. Panowie i panie. Jedziemy, skończyłem ten. Zostało nam tam jeszcze koło domu kawałek. Także pojedziemy sobie zaraz. Ale już się coraz ciemniej robi, jeszcze jakieś chmury naszły. Także myślę, że będziemy kończyć ten odcinek, moi drodzy. Dlatego, że już i tak będzie, nie będzie nic widać. Także ja się z wami żegnam. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia po prostu w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.